Gigantyczny wzrost wydatków spowodowany poprzez rosnące ceny staje się coraz większym problemem dla ogromnej liczby Polaków. Problemy ze spięciem budżetu domowego przekładają się z kolei na wzrost oczekiwań w stosunku do płac. W ostatnich dniach coraz głośniej mówi się o ogromnym wzroście wysokości najniższej krajowej płacy. Ile może ona wzrosnąć, jak przełoży się to na portfele Polaków i czy ten ruch może przełożyć się na wejście w Polski w jeszcze głębszy kryzys gospodarczy? Wszystko to i wiele, wiele więcej w dzisiejszym odcinku. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i już teraz zapraszam Was do subskrypcji kanału, jak również zapisania się na mój newsletter, dzięki czemu nie ominie Was żaden nowy materiał, a do tego zgarniecie ekstra bonusy. Link do zapisu znajdziecie pod tym wideo. Płaca minimalna to najniższa możliwa wysokość pensji, jaką może zaoferować pracodawca osobie, którą chce on zatrudnić na umowę o pracę. To rozwiązanie ma tak samo szerokie grono zwolenników, jak i przeciwników. Z jednej strony słyszy się, że płaca minimalna jest dobra, ponieważ odgórnie reguluje ona poziom najniższego wynagrodzenia w kraju i tym samym nie daje pracodawcom możliwości do wykorzystywania swojej pozycji do zatrudniania ludzi za bardzo niskie pieniądze. Z drugiej jednak strony wiele osób wskazuje na to, że właśnie pensja minimalna nie daje możliwości rozwoju najmniejszym firmom. Ostatnie miesiące były dla naszej gospodarki bardzo trudne. Pierwsze covidowa zawierucha, następnie wzrost inflacji, która bije kolejne rekordy, na końcu wojna za naszą wschodnią granicą. Wszystkie te wydarzenia odbiły się negatywnie na naszej gospodarce i każdy z nas widzi, że większości z nas żyje się coraz trudniej. Najbardziej wzrost cen odczuwają jednak osoby zarabiające najmniej. Już teraz setki tysięcy osób muszą ratować się pożyczkami, ponieważ nie udaje im się związać z końca z końcem. Nic więc dziwnego, że związki zawodowe wywierają presję na rządzie, aby ten zwiększył poziom płacy minimalnej, tym samym dostarczając więcej środków do portfeli najmniej zarabiających. A ta grupa wcale nie jest mała, ponieważ najniższą możliwą pensję zarabia w Polsce ponad 2 miliony osób, a liczba tych osób stale rośnie. Związki zawodowe wysunęły więc propozycję, aby podnieść płacę minimalną. W piśmie do Ministerstwa Finansów związkowcy wskazują, że minimalna pensja powinna wzrosnąć w styczniu 2023 roku co najmniej o 16,28%, czyli o 490 zł, a potem w lipcu o kolejne co najmniej 7,15%, czyli 250 zł. Gdyby te propozycje zostały zrealizowane, to płaca minimalna na początku roku 2023 wzrosłaby do poziomu 3,5 tysiąca brutto, a od lipca byłoby to 3750 zł brutto. W przeliczeniu na kwotę netto byłoby to odpowiednio 2702 zł i 2862 zł netto. Przypomnijmy, że na chwilę obecną najniższa krajowa pensja to 3010 zł brutto, czyli 2363 zł netto. Jak więc widzicie, proponowany wzrost płacy minimalnej byłby dość pokaźny i zarazem skokowy. Oczywiście na propozycję związkowców odpowiadają pracodawcy, którzy znajdują się aktualnie w bardzo niepewnej sytuacji gospodarczej i tną tym samym koszty. Pracodawcy wskazują, że wyższa płaca minimalna pociągnie za sobą podwyżki wszystkich wynagrodzeń. Tłumaczą, że już teraz skutek spirali inflacyjno-płacowej systematycznie podnoszone są pensje. Jeśli rosną ceny w sklepach, to pracownicy częściej proszą o podwyżki, a pracodawcy je wypłacają, bo w sytuacji niskiego bezrobocia chcą zatrzymać pracowników w swojej firmie. Z kolei wyższe wynagrodzenia, jak mówią pracodawcy, napędzają konsumpcję, co przełożenie ma na wyższe ceny i w efekcie na wyższą inflację. Co jednak warto dodać w tym miejscu, to fakt, że tak skokowy wzrost płacy minimalnej przełoży się automatycznie na skokowy wzrost cen, zwłaszcza w branży usługowej. Najlepiej wytłumaczyć to na przykładzie salonu fryzjerskiego, gdzie świadczone są właśnie usługi. Pracownik wyrabia określoną normę miesięczną, z której pracodawca musi wypłacić mu pobory i opłacić wszelkie daniny dla państwa. Jeżeli podwyżka najniższej krajowej wejdzie w życie,
Będzie on musiał z automatu podnieść ceny usług, ponieważ jego pracownicy nie będą strzygli więcej czy też szybciej. Pozostaje więc jedynie podnieść ceny, jeżeli nie chce on zbankrutować. To z kolei wpływa na całość społeczeństwa, ponieważ musimy wydawać więcej pieniędzy i tym samym ubożejemy za każdym razem, gdy korzystamy z usług. Jest jeszcze jeden aspekt, o którym nie mówi się głośno. Podniesienie płacy minimalnej to jedno, ale za tym będzie szło również podniesienie ZUS-u, który jest przecież skorelowany z wysokością pensji, jaką wypłaca pracodawca. Wielu więc pracodawców, którzy już teraz znajdują się w trudnej sytuacji, ponieważ podwyżki cen, czy to prądu, czy gazu, dotykają ich znacznie dotkliwiej niż zwykłych obywateli i tym samym windują koszty prowadzenia biznesu, będą musieli albo podnieść ceny, albo zwolnić część pracowników. To z kolei przełoży się na wzrost bezrobocia i wpędzi naszą gospodarkę w jeszcze trudniejszy okres. Teraz więc powstaje pytanie, czy tak duży, skokowy wzrost płacy minimalnej jest w tym okresie najlepszym możliwym rozwiązaniem, czy nie istnieje inny sposób, jak chociażby obniżka innych podatków, które mogłyby pomóc najgorzej opłacanym pracownikom w tym trudnym okresie. Tutaj jednak nie mamy żadnej odpowiedzi. Na chwilę obecną nie wiemy tak na dobrą sprawę nic. Rząd przyjął propozycję zarówno związków zawodowych, jak również przygląda się opinii pracodawców. Ma on czas do września bieżącego roku na to, aby podać, jak będzie wyglądała wysokość płacy minimalnej. Jedno jest pewne, na pewno będzie ona waloryzowana dwa razy w roku, ponieważ po przekroczeniu progu 5% inflacji w skali roku z ustawy ma miejsce właśnie takie rozwiązanie. Jeżeli jednak patrzylibyśmy na poczynania miłościwie nam panujących, to raczej zgodzą się oni na propozycję związkowców, ponieważ już za niedługo rozpocznie się kampania wyborcza, a chyba nikt nie chce narazić się wyborcom niepopularnymi decyzjami. Jak jednak będzie, dowiemy się dopiero za jakiś czas. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ten materiał dał Wam wartość. Jeżeli tak się stało, zachęcam Was do podesłania go swoim znajomym, lajkowania i pozostawienia komentarza taktycznego pod tym wideo. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.